Cześć, witam Cię w kolejnej części analizy projektowej kryptowaluty. W tym odcinku zajmę się projektem Global Gamecoin, także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. O analizę i o materiał tego projektu zgłosił do mnie się założyciel i pomysłodawca projektu, tej organizacji, pan Wojciech Łysak. Tutaj w tym miejscu serdecznie dziękuję za taką propozycję skierowaną do mnie i o właśnie wyrażenie swojej opinii na temat projektu. Oczywiście w ramach korespondencji mailowej pomiędzy mną a panem Wojciechem zdołaliśmy uzgodnić parę faktów, natomiast pytanie, które ja zadałem, oczywiście uzyskały odpowiedź. Zadałem pytania, które tak naprawdę jeszcze nie pojawiły się w internecie czy też na YouTubie w kontekście tego projektu, gdyż materiałów o tym projekcie tak naprawdę można znaleźć dość sporo, co świadczy o tym, że według mnie organizacja ta stara się również budować swego rodzaju odpowiedni wizerunek wśród społeczności krypto. Idea projektu według mnie jest dość prosta, może tutaj ją trochę spłycę, jednak głównie chodzi o to, aby będąc posiadaczem tokenu GGC, czyli tokenu w standardzie ERC20, będącego tokenem na protokole Ethereum, otrzymywać bonusy w momencie, kiedy loteria bazująca na technologii wypracowanej tutaj przez organizację osiągnie główną wygraną. W tym momencie posiadacze tokenów GGC dostaną zgodnie z opisanymi na stronie bonusami odpowiednie ilości tokenów zgodne z wygraną, zgodne z ilością posiadanych przez siebie tutaj właśnie tokenów. Tutaj dodam tylko jeszcze, że za wytworzenie tego materiału na temat omawianego projektu nie przyjąłem żadnej zapłaty, żadnego wynagrodzenia, żadnej ilości tokenów. Po prostu staram się być na kanale obiektywnym, a wszelkiego tego typu wymiany myślę, że mogłyby zostać odczytane przez niektórych z Was jako stronnicze, dlatego informuję, że nie otrzymałem za ten materiał żadnego wynagrodzenia, jak i też nie jestem posiadaczem tokenów GGC. Natomiast do rzeczy, sprawy, które chciałem tutaj poruszyć. Oczywiście projekt ten bazujący na protokole Ethereum, ciężko tutaj analizować go pod względem kodu źródłowego czy pod względem jakiejś zaawansowanej technologii, bo tak naprawdę możemy tutaj ewentualnie sobie zobaczyć na Etherscanie sam ten token. Ciężko byłoby tutaj posiadać jakiś profil na GitHubie, który ewentualnie mógłby coś obrazować związanego z funkcjonalnością całego projektu. Oczywiście z takich technicznych spraw projekt ten bazuje właśnie na mechanizmie TRNG, czyli True Random Number Generator. Mechanizm pozwalający na losowe wybieranie liczby do tutaj loterii, które są takim kolem całego systemu. TRNG jest opisany w white paper tego projektu. Z tego, co dowiedziałem się od tutaj osoby, od pana Wojciecha, inwestorzy, którzy do tej pory zainwestowali w tą organizację, w tą firmę, doceniają innowacyjność tego rozwiązania. Według mnie tutaj dosyć dobrym mechanizmem zwiększającym na pewno transparentność tego projektu byłaby
możliwość, czy byłaby realizacja wypłat właśnie tych bonusów dla posiadaczy tokenu w formie smart kontraktu, tym bardziej, że adresy, które biorą udział, adresy użytkowników, którzy się zarejestrowali, są dostępne dla organizacji, ponieważ na te adresy zarejestrowane są wypłacane bonusy. Także oparcie tego o smart contract i dodatkowo udostępnienie kodu źródłowego tego smart contractu, który w momencie wylosowania takiej nagrody automatycznie sam z siebie, jak to właśnie smart contract w oparciu oczywiście o mechanizm wyroczny pobierający dane spoza blockchainu, mechanizm taki wypłacałby należny procent na poszczególne zarejestrowane w systemie adresy. Myślę, że byłoby to transparentne, z drugiej strony mogłoby i na pewno by to dało się wyśledzić. Konkretnie chodzi mi o to, o po prostu adresy, które zostały zarejestrowane w systemie. Natomiast można też spojrzeć, można w pewien sposób doszukać się po prostu rodzaju tokenów, na jakich portfelach on występuje. Według mnie byłoby to ciekawe podejście, byłoby to podejście właśnie takie bardzo frontem do społeczności kryptowalutowej. Tutaj otrzymałem odpowiedź od pana Wojciecha, że jest to mechanizm, który rozważają na przyszłość. Na tym etapie funkcjonowania projektu budują zaufanie poprzez dostarczanie obietnic w postaci nowych gier w formie white label oraz regularne wypłaty bonusów. Tutaj jeszcze oczywiście dochodzi kwestia wypłat. Takie wypłaty również potrzebne, aby były zasilane Etherem, a konkretnie gazem, ponieważ tak funkcjonuje protokół Ethereum i aby ten smart contract mógł zostać uruchomiony, musiałby oczywiście być zasilony odpowiednią ilością Etheru. To taka dodatkowa oczywiście informacja od pana Wojciecha. Kolejne pytanie, dlaczego zdecydowali się tutaj wykorzystać platformę Ethereum? Jakie korzyści wynikające z tej platformy zdecydowały o wyborze jej jako właśnie tego komponentu odpowiedzialnego za przechowywanie i za magazynowanie tokenów? Tutaj oczywiście dostałem informację, że sam algorytm, sam mechanizm TRNG funkcjonuje w oparciu o serwis wyroczny, serwis implementujący Oracle, konkretnie o Provable, wcześniej to się nazywało Oracleize. Jest on wykorzystywany właśnie w True Random Number Generator. I z tego względu też zdecydowano się na Ethereum. Dodatkowo trwają prace i możliwości, są badane możliwości przejścia na przykład na platformę EOS, gdyż tutaj technologia opracowana przez firmę, konkretnie TRNG, również jest kompatybilna z tym blockchainem, konkretnie właśnie z EOS-em. Jeśli chodzi o miejsca, w których można doszukać się poświadczenia tego właśnie certyfikatu GG World Lottery oraz certyfikatu pochodzącego od Gaming Laboratories International, to link do tego znajduje się na jednym właśnie z portali bazujących na silniku omawianego tutaj rozwiązania Lotto Zambia i prowadzi on do właśnie strony wydającej te certyfikaty, także jak najbardziej można potwierdzić jego autentyczność. Według mnie taka informacja również powinna znajdować się na stronie
GGC, GG International, czyli na głównej stronie tego projektu. Oczywiście zadałem również pytanie związane z całym procesem wytwarzania programowania, w jaki sposób jest to realizowane w tej firmie. Wszystkie rozwiązania, pan Wojciech mnie tutaj poinformował, są tworzone przez nich on-site, przez ich własną drużynę. Mają własny dział deweloperski, mają programistów, którzy właśnie tworzą tą platformę, tworzą to rozwiązanie, które właśnie pozwala na funkcjonowanie całej tej logiki. Dodatkowo nie byłbym sobą, jeśli nie poruszyłbym kwestii bezpieczeństwa tego projektu. Konkretnie czy był, czy jest, czy planowany jest program Bug Bounty. Tutaj wspomnę tylko, że jest to program, w którym można zgłaszać do firmy, do projektu, do organizacji potencjalne błędy bezpieczeństwa. W celu właśnie po pierwsze zniwelowania ich od strony tutaj organizacji, jak i taka działalność daje możliwość otrzymywania specjalnych nagród dla osób zgłaszających te błędy. Tutaj dostałem informację, że taki program był prowadzony przez rok, nie wykryto żadnego krytycznego błędu i także nawet innego błędu. Rozwiązano parę mniejszych uwag, które nie były według zapewnień pana Wojciecha stricte związanych z bezpieczeństwem. Tutaj parę słów ode mnie na temat takiego podejścia. Myślę, że dobrą praktyką jest traktowanie bezpieczeństwa, zwłaszcza w projektach tego typu, bardziej jako proces niż jako poszczególną działalność, pojedynczą operację. I według mnie dobrze byłoby, aby właśnie taki program związany z bezpieczeństwem był realizowany w sposób ciągły, a przynajmniej chociaż okresowy w ramach udoskonalania rozwiązania czy implementowania nowych funkcjonalności. Tym bardziej, że umieszczenie takiej informacji o projekcie na stronie tak naprawdę nic nie kosztuje, a zawsze możemy dostać jakiś feedback ze strony tej technicznej części społeczności o potencjalnych błędach i w dzisiejszych czasach naprawienie takiego błędu po odpowiednim zgłoszeniu i po przeprowadzeniu całego procesu związanego z funkcjonowaniem projektu Bug Bounty myślę, że tylko zaprocentowałby oczywiście na plus zarówno wśród społeczności, jak i wśród klientów tego projektu. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Global GameCon z mojej strony. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment z mojej strony to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć.